ze względu na to, jakie miasto Białystok tworzy, jaką miasto Białystok tworzy atmosferę wokół wydarzenia. To jest dla nas ważne, dlatego ze swojej strony również chcemy wzbogacić tegoroczną edycję o coś, czego jeszcze nie było, a więc będzie to występ kabaretu w sobotę tutaj na plaży w Dojlitach. Oprócz tego zwiększamy pulę nagród. Myślę, że to jest bardzo istotna informacja. Akurat cykl finał Plaży Open w Białymstoku będzie miał najwyższą pulę nagród w turnieju kobiet spośród wszystkich turniejów, jakie są rozgrywane w ramach Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, 13 tysięcy złotych. Natomiast pula w turnieju męskim wynosi 17 tysięcy złotych, co razem daje nam pulę nagród w wysokości 30 tysięcy złotych w nagrodach finansowych. Jest to turniej trzygwiazdkowy, a więc najwyższej rangi w Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej. Dzięki temu zawodnicy zdobywają punkty również do Światowej Federacji Piłki Siatkowej, a więc to nam też otwiera drogę i możliwości do tego, aby udział w turnieju mogły zgłaszać również pary z zagranicy, ponieważ najlepsze pary z pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, tak jak wspomniałem, otrzymują rankingowe punkty do FIVB. A więc to jest duży progres. Tutaj z panem dyrektorem szczególnie poczyniliśmy starania właśnie ku temu, aby ta pula wzrosła. W zeszłym roku to było 15 tysięcy złotych w gotówce, w tym roku 30 tysięcy złotych w gotówce, co będzie, myślę, że skłaniać do udziału najlepsze pary. Zresztą bardzo chętnie przyjeżdżają do Białegostoku ze względu na infrastrukturę, ze względu na miejsce, w którym się to wydarzenie odbywa. Klimat plażowy, wakacyjny, to też sprzyja, także myślę, że na frekwencję nie będziemy narzekać i będziemy mogli gościć najlepsze pary tutaj w Białymstoku. Oprócz tego szereg animacji, konkursów, turniej Wylej Balon z Bartoszem Gajdą z kabaretu Łowcy.b. Będzie mecz gwiazd, na pewno mamy potwierdzenie Bernarda Marszałka, który zagra w meczu gwiazd, motorowodniak. Więcej szczegółów myślę, że też za pośrednictwem naszej strony będzie konkurs zagrywka do celu, dzika bomba, więc to wszystko po to też, żeby ten turniej urozmaicić, wzbogacić i z myślą o mieszkańcach zrealizować. Tak myślę, że tytułem wstępu i tych najważniejszych informacji, które mogłem przekazać Państwu, Panu Prezydentowi. Okej. Okay. Ja tylko dopowiem ze swojej strony, że my jako miasto Białystok oczywiście zawsze z wielką radością gościmy zawodniczki i zawodników na Mistrzostwach Polski w piłce plażowej właśnie na obiekcie Bosiru tutaj na Dojlitach, dlatego że jest to świetnie zorganizowana impreza, która jest świetnie promowana w mediach za Państwa pośrednictwem, ale jak ci, którzy z Państwa na przykład czytają przegląd sportowy, to zawsze w przeglądzie są, chyba nie ma tygodnia, żeby nie było co najmniej jednego, jeśli nie większej ilości tekstów o cyklu tych imprez. I bardzo się cieszymy, że finał akurat będzie się odbywał w Białymstoku. Mam nadzieję, że organizatorzy nie zmienią miejsca mimo konkurencji ze strony chociażby Zamościa, który przeznacza rynek zamojski na rozgrywki w ramach cyklu Plaża Open, no, ale jak nazwa mówi, to tego typu zawody powinny odbywać się właśnie na plaży, w naszym przypadku na plaży na Dojlitach. Pogoda, jak widać, jest zmienna, ale mamy nadzieję, że w końcówce lipca będzie świeciło słońce, co pozwoli na to, że tłumy białostoczan, tak jak co roku, będą na tych zawodach, a jednocześnie ten program, który gwarantują organizatorzy, czyli i kabarety, i mecz gwiazd, i mecz z udziałem zawodników Jagiellonii, w ubiegłym roku także taki mecz miał miejsce, spowodują, że jak najwięcej osób na te zawody przybędzie i od strony, mówię, organizacyjnej i ze strony kibicowskiej będzie wszystko na plusie, ale myślę, że od strony sportowej to, że ten finał właśnie odbywa się w Białymstoku, także będzie sukcesem. I mówię, więcej tego typu imprez w Białymstoku. Jak Państwo doskonale wiedzą, tydzień wcześniej mamy Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Teraz finał zawodów w piłce plażowej, w siatkówce plażowej, więc myślę, że od strony sportowej miasto Białystok robi dużo, żeby najważniejsze imprezy odbywały się właśnie u nas i żeby w ten sposób promowały Białystok.